Hejka, słuchajcie, wiecie jak przetestować namiot? Wpuśćcie tam dwójkę dzieci. Jeżeli będzie namiot jeszcze działał, to jest dobry namiot. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down. But I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Witam was serdecznie, tutaj Maniek. Słuchajcie, z ostatniej mojej wycieczki spod Krzyżackiego. Ostatnia moja wycieczka po Polsce. Teraz aktualnie to piesza. Przespacerowałem się tu kawałek, by zobaczyć zamek. Nie zostało nam za wiele, bo mamy jakieś 45 minut do zamknięcia samego zamku, więc zwiedzania dzisiaj nie będzie. Aczkolwiek można też zamek obejść w koło i pokazać wam jak wygląda na zewnątrz. Zwiedzanie zamku już mam taki film nagrany, kiedy byłem tutaj zimą, a teraz sobie powędrujemy w koło zamku, gdzie jest ładna letnia pogoda i słoneczko świeci, więc jest troszkę inny klimat, inna aura. Inaczej będzie wyglądał ten zamek. Thought that you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it, yeah. Dancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. Krzyżackim już był film, ale tak krótko wam tylko przypomnę, że zamek Krzyżacki zbudowany w XIV wieku popadł w ruinę po wojnach szwedzkich i tak popadał w tą ruinę, popadał, odbudowany, teraz jest restaurowany i jest atrakcją turystyczną w świecie nad Wisłą. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise. I tak dzisiaj bez zwiedzania zamku. Obszedłem go sobie naokoło, trochę pooglądałem, zrobiłem trochę zdjęć. No głupio by było być na wakacjach w sieciu, a nie odwiedzić tego miejsca, więc poszedłem zobaczyć na zamek. Samego zamku dzisiaj nie zwiedzaliśmy. Jeżeli ktoś by chciał obejrzeć, to link do innego filmu, który był nagrany zimą, jest w opisie, więc możecie tam zajrzeć i obejrzeć jak ten zamek wygląda w środku po przebudowie, po renowacji. Renowacja trwała 3 lata. Były tutaj prace archeologiczne prowadzone, więc no trochę to trwało i zamek troszkę teraz nabrał swoich kształtów i jest bardziej takim to perełką do zwiedzania, jeżeli chodzi o rejon świecia nad Wisłą. A jeżeli ktoś nie lubi zamków i lubi wodę, to popatrz,
spławić się rzeką w dół. Zapraszam również do filmów, które będą, które już są na moim kanale, na temat tlenia, na temat rzeki Wdy, gdzie zrobiłem sobie wyprawę wokoło rozlewisk tej rzeki i elektrowni, więc tam możecie to zobaczyć. You can fly, but you'll never get closer to